Witam wszystkich bardzo serdecznie. Powiem wam, że mam teraz w garażu nową 211. Nowa, powiem wam dlaczego. Przyjechał do mnie klient bardzo kawał szmat drogi, ponad 500 km. I na wstępie, jak u klientów, którzy u mnie byli, zadaję pytanie, jaki ma przebieg. Nie pytałem się podczas rozmowy telefonicznej, po prostu pan chciał do mnie przyjechać 211 na sprawdzenie tych wszystkich rzeczy. No i tutaj po przywitaniu oznajmił mi, że samochód ma 67 tysięcy przebiegu. Zapytałem, co? Tak, samochód ma 67 tysięcy przebiegu. Zbliżenie. Powiem wam, że to jest najmłodsza 211 z silnikiem 1.8 kompresor, z jaką mam do czynienia. Czyli najmłodsza, najmniejszy przebieg, przy jakim w ogóle zaglądam do tego samochodu. Wręcz, no wręcz bardzo, bardzo niespotykany niski przebieg. Stwierdziłem, że może to będzie taka okazja do nagrania takiego filmu, jak wygląda samochód, który no jest po prostu dbany przez właściciela. Oczywiście utrzymanie przy takim wieku, to jest 2008 rok, takiego przebiegu jest niezwykle trudne. No ale mam tu taki do przedstawienia taki pewien element tego samochodu, mianowicie komorę silnika. Zobaczcie, sam silnik i komora silnika. Zobaczcie na kolor silnika pod pokrywą zaworów. Tu mamy kolor ślizgu, żółciutki, ładny, nie czarny. Mocno zabrudzony, wszystko żółte, same koła. Użycie naprawdę bardzo minimalne. Łańcuch w fajnym kolorze, nieprzebarwiony. W ogóle wszystkie elementy, na które można spojrzeć, to są naprawdę w bardzo dobrym stanie. Tak jak mówię, w większości przypadków takich samochodów, jak otwieramy maskę, wycieki zewsząd, wszystko już przebarwione, podnosimy pokrywę, to jest brązowo aż z nagarów, z różnych oznak niewymiany oleju. Samochód jest, pytałem właściciela, prawie od nowości, jeździ sobie w Polsce. No jest to któryś samochód z rzędu jego, więc ma kilka samochodów właściciel, także jeździ nim okazyjnie, stąd też niski przebieg. No ale do czego zmierzam? Bo tak, auto ma 67 tysięcy 70. Prawie no, będzie dochodził za niedługo do setki. I pokażę wam pewną sprawę. Zobaczcie sobie tutaj na te zagłębienia, tutaj w miejscu, gdzie wiadomo, olej spada i tu się gromadzi zawsze największe dziadostwo, największy syf. W wielu przypadkach, po prostu wsadzając tutaj jakiś taki śrubokręt, no to tu jest taka smoła już czarna. A zobaczcie tutaj. To jest po prostu olej. Normalny olej. Nie ma żadnej zawiesiny, żadnego brudu. Wszystko bardzo czyste. I teraz tak, jak właściciel jest w stanie doprowadzić samochód przy przebiegu prawie 70 tysięcy w takim stanie, no to sądzę, że utrzymując samochód w podobnej częstotliwości wymiany oleju, czyli jak mówi co 10 tysięcy, no to nie sądzę, że po kolejnych 70 tysiącach ten silnik nabierze gorszej barwy. No zobaczcie, no to jest nowe auto, nowy silnik. Lampy błyszczą się pięknie, kurczę, naprawdę auto jest w super stanie. Do czego zmierzam? Do czego zmierzam, że bardzo łatwo jest narzekać na jakieś marki samochodów, że są słabe, że się rozlatują, że to, że tamto, że niskie przebiegi robią, że się tam po 200 tysiącach, po 300 coś tam się rozlatuje, coś tam się z nimi dzieje nie tak, że Mercedes powinien dobrze funkcjonować po takim przebiegu, że to jest marka, która powinna bez zmian oleju, bez niczego po prostu śmigać
bezproblemowo. No niestety, jak ktoś dba o samochód, no to naprawdę wygląda to nieco lepiej. No ale takim autem by, nie wiem, naprawdę, wiesz, nagrywam filmik, ale no rzadko spotykane autko. Naprawdę miło popatrzeć na taki samochód. Także zobaczcie sami. Wrzucę taki krótki filmik. Wykorzystam okazję, że jest to naprawdę pierwszy samochód z takim niskim przebiegiem u mnie. Z tym silnikiem akurat. No i jak ktoś naprawdę lubi markę, chce mieć auto na dłużej i dba o samochód, to naprawdę długo, długo pojeździ bez większych problemów. Naprawdę, jak widzicie sami. Klient przyjechał z szmat drogi, no i nie ma co żywcem przy tym aucie robić. Wszystko naprawdę w stanie idealnym. I to jeszcze jest awangarda. Także wszystkiego Wam życzę dobrego. Trzymajcie się. Cześć.